Zobaczcie, mam takie odznaki wycięte. Tu na pierwszej odznace jest napisane Jezus. Nie. Policja. Policja? Policja. No taka trochę amerykańska gwiazdka. Tam szeryfowie, tacy policjanci noszą tutaj przypięte, mają takie odznaki. Kto to jest policjant? W czym się zajmuje policjant? Ja wiem, policjant. Jak ktoś za szybko jedzie. Jak ktoś za szybko jedzie, to daje machę. No na przykład. Gabuś chyba też wie, co to jest policja. Tak, Gabuś, a kto to jest policjant? Nie. Nie? Jakim samochodem jeździ? Okay. Jak ktoś się źle robi, to też daje mandat albo złodzieja. Co zrobisz ze złodziejem? Ja! Mandat. Mandat, dobrze. Ale może też zawieźć gdzie? Do takiego miejsca, z którego już się nie wychodzi. Do więzienia. Do więzienia, tak. Policja według prawa ma moc, ma się nami opiekować. I na tej mocy może kogoś zatrzymać, może kazać mu coś zrobić, na przykład zapłacić mandat, tak? Albo może coś zabronić przechodzić na czerwonym świetle, tak? To nie wolno. Zabrania policja, broni nas, tak? I ma moc, żeby kazać coś komuś zrobić. Dobrze, a teraz w świecie duchowym taką moc ma też kto? Jezus. I mamy drugą gwiazdkę z napisem Jezus. I Jezus w świecie duchowym może nas uzdrowić, może przywrócić nam pokój serca, może dać nam miłość, może wyleczyć wszystkie nasze choroby, może dać nam nowe życie, życie w szczęściu, w miłości, życie wieczne, tak? I teraz w tym świecie duchowym Jezus, zobaczcie, zostawił nam władzę. W Piśmie Świętym, w Ewangelii Jana jest taki piękny werset. Pan Jezus mówi: a o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię. Czyli Pan Jezus mówi: o cokolwiek będziecie prosić w moje imię, ja wam to dam. Ja wam to uczynię. Czyli teraz my nie możemy, nie mamy mocy, żeby uzdrowić, tak? Żeby komuś zabrać kalectwo, żeby komuś dać pokój serca, ale mamy, proszę bardzo, Jezusa, który mówi, że jak będziemy prosić w Jego imię, to On nam to będzie dawał. Więc my w imię Jezusa jesteśmy takimi strażnikami dobra. Czyli jak widzimy, że ktoś potrzebuje modlitwy, że ktoś potrzebuje uzdrowienia, nie wiemy, czy Pan Jezus go da, ale wierzymy, że daje. Więc naszym zadaniem jest zapytać się takiej osoby, czy możemy się za Ciebie pomodlić. Bo Jezus jest z nami. Chcemy, żeby Jezus Cię uzdrowił. Nakładamy rączki i modlimy się. I w ten sposób jesteśmy takimi policjantami Jezusa, tak? Czyli w Jego imię chodzimy i rozdajemy Jego łaski. A On przez nasze ręce może uzdrawiać. Tak? Dawać nowe życie, dawać pokój serca, przyciągać do Pana Boga. Właśnie poprzez tą naszą modlitwę i zawierzenie w imię Jezusa. Tak? Najważniejsze, że to robimy w imię Jezusa. A dlaczego to możemy zrobić? Bo ufamy czemu? Słowu Bożemu. Tak, upieramy się na tym, wiesz? A my wierzymy Panu Jezusowi, tak? To teraz poćwiczymy. Może na tatusiu? Tatusia bolą węzły chłonne, gardełko. Pomodlimy się za tatusia wszyscy razem. Okej. Okay. Jezu, prosimy Cię, żeby niech Twoje imię uzdrów to gardło. Zawsze i na wieki wieków. Amen.
Dziękuję. Jeśli się Wam podobało, to dajcie łapki w górę i subskrypcję. Pa, pa.